Nigdy nie wychodziłem przed szereg, raczej stałem w cieniu. Pamiętam, gdy matka powiedziała, że skończę w więzieniu. To było straszne, chłopak, mogę przeżyć każdy ból, ale nie widok matki ze łzami w oczach. Mówiła mi, synu, ucz się pilnie, jak dobrze pójdzie, to skończysz w jakiejś dobrej firmie. Wtedy miałem pomysł na siebie zupełnie inny. Byłem za głupi na świat, za mądry na porady innych. Pamiętam, jak urywałem się z lekcji z ziomkiem, żeby wypić kilka piwek w parku i napisać zwrotkę z tym samym ziomkiem, z którym tworzyłem skład. I wszystko byłoby spok, gdyby nie wyjebał się na psach. Jakiś rok później zacząłem mieć wszystko w dupie i rzuciłem szkołę. Jakie to kurwa było głupie. Chciałem poprawić statystyki, myślałem, że będę raperem, a nadal jestem nikim. Zacząłem klacz, jechałem ostro po bandzie, miałem pełno problemów, stwierdziłem, tak będzie łatwiej. Nie wiem, kim byłbym dziś, gdyby nie ludzie, którzy mi pomogli, bo widzieli, jak to mnie niszczy. Z całego serca dziękuję wam wszystkim za to i przepraszam każdego z osobna za bycie szmatą. To, co straciłem, obiecuję na drobie, mimo to są rzeczy, których i tak nigdy nie wybaczę sobie. Czasem, kiedy w chacie była bieda, potrafiłem kupić towar, skroić i ponownie sprzedać. Łapałem co jakiś czas te nielegalne puchy. Mama pytała się, kto dałem hajs na nowe ciuchy. Ojciec częściej niż ze mną kłócił się z mamą. Powiedz, co może czuć dziecko, słysząc krzyki za ścianą. Stałem się agresywny, nie widziałem gdzie tkwi problem. I pewnego dnia wyszło tak, że szarpałem się z ojcem. Wtedy wielki żal do niego miałem, że nie było go przy mnie, kiedy tego potrzebowałem. Dziś spoglądam na dzieciaki grające w piłkę z tatą, uśmiecham się i myślę, ile ja bym oddał za to. Nie wiedziałem, czemu popełniałem błędy tyle razy. Teraz wiem, że chciałem, żeby ojciec mnie zauważył. A ty, zanim cokolwiek o mnie powiesz, ziomie, to posłuchajmy najpierw tej prawdy o tobie, bo to posłuchajmy najpierw tej prawdy o tobie. Prawdy o tobie. To posłuchajmy najpierw tej prawdy o tobie, bo wtedy się za to kim byłem. Znowu sztucznie zmniejszam wielkość ręki. Wierzę, że między nami będzie dobrze. Nie błądzić, będąc człowiekiem, znaczy nie żyć. Nie żyć, 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 nie żyć.